W dzisiejszym filmie powiemy sobie o kuriozalnej czerwonej kartce za uderzenie kolegi, o słowach, jakie powiedział Mateusz Borek o piłkarzach Legii Warszawa oraz o niesamowitym debiucie Krzysztofa Piątek w Pucharze Włoch. Zanim przejdziemy dalej, zachęcam Was, abyście zasubskrybowali ten kanał, gdyż tylko około 10% oglądających materiały na tym kanale zdecydowało się na subskrypcję. Zapraszam do oglądania. Do bardzo nietuzinkowej sytuacji doszło w spotkaniu pierwszej polskiej ligi. GKS Jastrzębie mierzyli się z Chojniczanka Chojnice. Około 2000 widzów na stadionie mogło obserwować, jak Patryk Skurecki, napastnik gospodarzy, uderzył Macieja Spychałę, kolegę z drużyny. Arbiter tego spotkania był na tyle blisko całego zdarzenia, że za takie zachowanie pokazał mu czerwony kartonik, a napastnik zmuszony był opuścić boisko. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0-0. Legia Warszawa rozpoczęła zmagania w tym sezonie imponująco. Sezon w Ekstraklasie rozpoczęli od porażki 1-3 z Zagłębiem Lubin. Następnie w eliminacjach do Champions League odpadli ze Spartakiem Trnawa, a truskawką na torcie była porażka z półamatorami z Luksemburga. Tak występ Legii skomentował znany dziennikarz i komentator Mateusz Borek. Ja ci powiem szczerze, ja już nie mogę słuchać tych wypowiedzi, jak wczoraj znowu przeczytałem po spotkaniu, że Wukowicz powiedział, że wszystko się zgadza, są świetni piłkarze, doskonale przygotowani do sezonu, tylko jest problem, że oni nie wytrzymują czegoś mentalnie. No ludzie kochani, no mentalnie to mają problemy ludzie w tym kraju, którzy są bezrobotni, mają piątkę dzieci. Ojciec zarabia 2,5 tysiąca złotych czy 2, matka jest bezrobotna i trzeba z tego wykarmić 5 gęb. No, a nie mówmy o tym, że ma wielką presję piłkarz zarabiający grube siano, który wychodzi, żeby zagrać z półamatorami z Luksemburga. Bo już naprawdę, już nie mogę słuchać tej grafomanii mikrofonu, tego pieprzenia, za przeproszeniem. Nie przeklinamy na antenie. Aha, no dobra. To jest pizz kit na wodę fotomontaż, no, krótko mówiąc. Krzysztof Piątek jeszcze do niedawna występował w Krakowi, a wczoraj zdobył swoją debiutancką bramkę dla swojego nowego klubu. W tym sezonie za 4 miliony euro przeniósł się do włoskiej Genui. Polski napastnik potrzebował 2 minut, aby zdobyć debiutancką bramkę, a 19, aby zdobyć klasycznego hat-tricka. Na tym strzelania nie zakończył i jeszcze przed końcem pierwszej połowy podwyższył wynik na 4-0. Na dziś to już koniec, zachęcam Cię, abyś zasubskrybował czy też zasubskrybowała ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia.